Wtorek, 16 listopada, Karolina Kamińska, witam Państwa, rozpoczynamy Telefakty. Mieszkaniec Opatowa zyskał drugie życie. Odczuwałem żadnych tam bardzo dolegliwości, to trwało godzinę czasu. Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego powołał Radę Rozwoju Gospodarczego. Będę poruszał kwestie dotyczące przyszłości Ostrowca Świętokrzyskiego. Znany dyrygent z wizytą w Ostrowcu. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, obejmują właśnie zakres aktorstwa, tańca i śpiewu. Zawał serca jest bardzo niebezpieczny. Przekonał się o tym mieszkaniec Opatowa, któremu tylko sprawna interwencja lekarzy na oddziale kardiologii inwazyjnej Karnic z Ostrowca Świętokrzyskiego uratowała życie. Chodzi i ma się dobrze, a jeszcze kilka dni temu życie pana Jerzego wisiało na włosku. Mieliśmy ostatnio przypadek, dosłownie 3 dni temu, młodego 55-letniego pacjenta, którego udało się uratować tylko i wyłącznie dlatego, że niezwłocznie został przetransportowany ze świeżym zawałem mięśnia sercowego do tutejszego szpitala. Pan Jerzy doznał bardzo rozległego zawału. W szpitalu nastąpiło zatrzymanie akcji serca. Zdaniem lekarzy miał dużo szczęścia, że znalazł się w odpowiednim czasie na oddziale. To jest zawał, który normalnie zabija człowieka. To jest zawał, który zabija człowieka. Gdyby ten człowiek tutaj się nie znalazł, gdyby nie był na oddziale kardiologii inwazyjnej, zginąłby. Panu Jerzemu trudno uwierzyć w to, co go spotkało. Jak wspomina, tego dnia czuł się dobrze. Nic nie wskazywało na to, że może otrzeć się o śmierć. Odczuwałem żadnych tam bardzo dolegliwości. To trwało godzinę czasu. Zabolało mnie lekko serce z prawej strony. Co powinno niby z lewej. Człowiek nie jest świadomy, nie wie pewnych rzeczy. I ciśnienie mi spadło i poty mi oblały i tyle było wszystkiego. Lekarzom jest wdzięczny. Dali mu, jak twierdzi, drugie życie. Dzięki lekarzom, którzy właśnie w tym dniu byli na dyżurze i całej obsłudze, która tutaj z nimi współpracuje, no to jestem dzisiaj przy życiu i mogę z wami rozmawiać, bo tak to... Jakby nie było tego oddziału i tych ludzi, to by mnie na pewno przy życiu nie było i nie byłoby tej rozmowy. Na oddziale kardiologii inwazyjnej Karint przypadek pana Jerzego to nie pierwszy tak skomplikowany zabieg. Lekarze są w stanie uratować niemal wszystkich pacjentów, którzy do nich trafią. Niestety, na zawał narażeni jesteśmy wszyscy. Zdarzają się młodsi, pacjent najmłodszy z rozległym zawałem serca miał u nas 25 lat, także jest to choroba, która może dotknąć człowieka praktycznie rzecz biorąc w każdym wieku. Dla pacjentów z podejrzeniem zawału serca oddział kardiologii inwazyjnej to duża szansa na uratowanie życia i szybki powrót do zdrowia. Wszyscy pacjenci z terenu powiatu ostrowieckiego oraz sąsiednich powiatów, powiatu opatowskiego, staszowskiego i lipskiego, powinni być z podejrzeniem zawału serca błyskawicznie, bezwłocznie transportowani bezpośrednio na oddział kardiologii inwazyjnej, bo to dla wielu z nich oznacza uratowanie życia. Przykład pana Jerzego potwierdza, że tylko szybka reakcja może uratować życie. Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego zapowiada zmiany dla przedsiębiorców. Te mają wejść w życie z początkiem 2016 roku. W związku z tym Jarosław Górczyński powołał do życia Radę Inicjatyw Gospodarczych. Organ ma pełnić funkcję doradczą. Pierwsze takie oficjalne spotkanie od czasu objęcia przez Jarosława Górczyńskiego fotela prezydenta miasta. Na dzisiejszym spotkaniu będę poruszał kwestie dotyczące przyszłości Ostrowca Świętokrzyskiego, planów miasta na 2016 rok. Chciałbym się wsłuchać w głosy przedsiębiorców, w ich oczekiwania, w których obszarach administracyjnych miasto mogłoby pomóc. Przedsiębiorcy z powołania Rady Inicjatyw Gospodarczych przy prezydencie miasta są zadowoleni, nie ukrywają jednak, że liczą na zmiany i spełnienie ich oczekiwań. Potrzeby są bardzo duże, no choćby nawet podatki, które w Ostrowcu mamy, jedne z największych. To są bolączką nas, przedsiębiorców, i nie jesteśmy wtedy konkurencyjni w stosunku do innych firm z innego terenu.
Prezydent chce wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom. Jak przekonuje, zamierza mile zaskoczyć przedsiębiorców i mieszkańców miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w sprawie podatków. Gdzie jest tendencja wzrostowa. Wszystkie gminy podwyższają podatki. Chciałbym bardzo mile zaskoczyć przedsiębiorców, ale i mieszkańców. W pewnych obszarach w mieście udało się zaprowadzić trochę oszczędności, uporządkować pewne kwestie, ukrócić nadużycia, których w niektórych obszarach, Państwo wiecie, było dużo. Stąd miasto jest przygotowane, jest zabezpieczone na to, żeby taką odważną decyzję co do podatków na rok przyszły przedstawić, ale z tym chcę w odpowiednim momencie dopiero wyjść. Rada Inicjatyw Gospodarczych przy prezydencie miasta ma pełnić funkcję doradczą. Prezydent Jarosław Górczyński chce, aby w Ostrowcu przybyło miejsc pracy. Na szczególne wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy zajmujący się szeroko rozumianą produkcją. Chcę zaproponować bardzo mocno program wsparcia dla firm, które uruchomią nowe inwestycje, nowe przedsięwzięcia, zatrudnią dodatkowych pracowników i to jest realne, wymierne wsparcie, program dla przedsiębiorstw. Uwarunkowany on będzie ilością miejsc, nowo stworzonych miejsc pracy i wkładu inwestycyjnego, ale zaznaczam na samym początku, to dotyczy tylko i wyłącznie produkcji. Więc te ulgi dla przedsiębiorstw w nowe inwestycje, w nowe miejsca pracy, tylko dla produkcji. W skład Rady Inicjatyw Gospodarczych przy prezydencie miasta wchodzą przedsiębiorcy z terenu Ostrowca Świętokrzyskiego. Zasiada w niej również Cezary Tkaczyk, prezes specjalnej strefy ekonomicznej Starachowice. Tu są przedstawiciele największych przedsiębiorstw w mieście Ostrowcu Świętokrzyskim i w powiecie ostrowieckim. I śmiało mogę powiedzieć w województwie świętokrzyskim, bo firmy, które znajdują się w rankingach bardzo mocno, bardzo wysoko, a uzupełniamy ten skład o przedstawicieli struktur oficjalnych, cech urzędów różnych, Świętokrzyskiej Izby Gospodarczej, Stowarzyszenia Samorządności Przedsiębiorców, czyli organizacji, które skupiają przedsiębiorców już od lat w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pierwsze zmiany, które przedsiębiorcy będą mogli odczuć, mają pojawić się po nowym roku. 13 listopada Senat Rzeczypospolitej Polskiej wybrał szefów 15 senackich komisji stałych. Powołano odrębną Komisję Infrastruktury. W jedną połączono dotychczasowe dwie senackie komisje – spraw zagranicznych oraz do spraw Unii Europejskiej. Jarosław Rusiecki został przewodniczącym Senackiej Komisji Obrony Narodowej. Maciej Pawłowski, znany dyrygent, kompozytor, reżyser spektakli teatralnych, przyjechał z wizytą do Ostrowca Świętokrzyskiego. Spotkał się z prezydentem miasta Jarosławem Górczyńskim, aby rozmawiać na temat inicjatywy musicalowe Trójmiasto nad Kamienną. Przygody Dorotki w Krainie Oz, musical, który mieszkańcy Ostrowca mogli podziwiać niedawno na scenie kina Etiuda, wypełnił jego salę po brzegi. Fani tego rodzaju sztuki mogą mieć nadzieję, że po tym sukcesie w mieście takich spektakli będzie coraz więcej. Zagraliśmy trzykrotnie przy pełnych salach musical Przygody Dorotki w Krainie Oz i zauważyłem, że jest naprawdę bardzo duże zapotrzebowanie, ponieważ odbiór był świetny, nawet po prostu zabrakło biletów na jedno z przedstawień. A to za sprawą osoby Macieja Pawłowskiego oraz jego inicjatywy musicalowe Trójmiasto nad Kamienną, która łączyć ma trzy miasta z północnej części województwa, czyli Ostrowiec, Skarżysko i Starachowice, w jeden kulturalny region i uczyć śpiewu, tańca i aktorstwa tutejsze dzieci i młodzież. Drugim założeniem jest to, żeby ta młodzież później pełnoformatowe musicale mogła prezentować na scenach właśnie tych trzech miast. Tym samym, żebyśmy wielkie musicale mogli sprowadzić tutaj, czyli żebyśmy nie musieli już jeździć do Warszawy, tylko żebyśmy mogli korzystać z tej kultury w pełnym wymiarze i móc się cieszyć dużymi tytułami w Ostrowcu Świętokrzyskim. Autorska szkoła musicalowa Macieja Pawłowskiego ma już prawie 8 lat. Teraz jej główny oddział znajduje się w Skarżysku Kamiennej, ale jej uczniowie pochodzący ze Starachowic czy Ostrowca mogą liczyć na bezpłatny dojazd na zajęcia. Maciej Pawłowski podkreśla, że to tylko jeden ze sposobów na połączenie miast w jeden ośrodek musicalowy. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, obejmują właśnie zakres aktorstwa, tańca i śpiewu, ale są oparte przede wszystkim na praktycznym przygotowaniu musicalu. W celu nawiązania współpracy dyrygent spotkał się z prezydentem Ostrowca Jarosławem Górczyńskim, który twierdzi, że ideę chce wspierać, tak aby jak najwięcej dzieci i młodzieży mogło się rozwijać w tym kierunku. I nie ukrywam, że rozmawiam tutaj z państwem na temat też, aby
częściej próby bądź próby generalne odbywały się w Ostrowcu Świętokrzyskim i myślę, że mamy obiekty, mamy możliwości techniczne, żeby takie elementy zapewnić. Udostępnienie sali i zachęcenie do projektu to na razie plany i pierwsze kroki. O dofinansowaniu z gminy Ostrowiec na razie nie może być mowy. Na tą chwilę miasto nie będzie tutaj współfinansować bezpośrednio, natomiast jestem otwarty na wszelkiego rodzaju konkursy, na wszelkiego rodzaju inicjatywy współpracy i uważam, że to jest bardzo korzystne dla naszych dzieci. Na tą chwilę w Autorskiej Szkole Musicalowej rozpoczęły się prace nad nowym spektaklem o nazwie Art Factory. Musical ten mówi o zderzeniu idei, które tej idealnej młodzieży, która jeszcze nie jest spaczona złymi rzeczami, z czymś, ze ścianą, która może spowodować albo tragedię, albo jeżeli ta młodzież będzie myślała i będzie miała sztylne kręgosłupy, może spowodować jednak zwycięstwo. Premiera nowego spektaklu Art Factory już 26 maja 2016 roku. W Telefaktach czas na sport. Siatkarki KSZO Ostrowiec na własnym boisku przegrały z 7. zespołem Orlen Ligi PTPS Piła. Przed rozpoczęciem spotkania minutą ciszy uczczono pamięć ofiar zamachów terrorystycznych we Francji. W sobotnim meczu siatkarskiej Orlen Ligi zawodniczki AZS KSZO Ostrowiec poniosły klęskę. W zmaganiach z zespołem PTPS Piła przegrały w setach 0-3. Przyjechaliśmy tutaj bardzo zdeterminowani, bardzo skoncentrowani, żeby wygrać. Najważniejsze dla nas było wygrać i myślę, że bardzo dobre nam dzisiaj wyszło. Siatkarki z Piły od samego początku zdominowały sytuację na boisku i na pierwszej przerwie technicznej prowadziły aż o 5 punktów. Pomarańczowo-czarne przegrały pierwszy set do 19. Zespół z Piły, który w zeszłym roku miał ogromne problemy personalne, a teraz ma zespół, można powiedzieć, na środek tabeli, bo tak to na daną chwilę wygląda. Kwiatkowska sama może mecz wygrać jak Skowrońska we Wrocławiu, bo to widać, że jest potencjał ogromny u dziewczyny. Drugi set był o wiele bardziej wyrównany, mimo to ostatecznie gospodynie przegrały do 20. Trzecia partia zakończyła się 13-25. Patrząc pod kątem personalnym, zespół z Piły na pewno diametralnie inny niż w zeszłym roku, ale nie wolno się poddać. No tego dziewczyny naszym zabrakło dzisiaj. No, albo nie wierzyły w to, że wygrają i taki lekki paraliz przyszedł, chociaż pierwszy i drugi set był w miarę poprawny. No, kilka naszych błędów było, które zdecydowały. Kilka było błędów sędziów według nas, według mojej oceny i myślę, że wielu osób, które to oglądały. Sukcesu zaś mogą cieszyć się siatkarze ze Staszowa. W piątek 13 listopada po zaciętym meczu siatkarz Staszów wygrał z hetmanem Włoszczowa 3-1. Była to druga kolejka trzeciej Ligi Świętokrzyskiej. Sukces przed własną publicznością odnieśli także piłkarze KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski. Po bramce Jakuba Kapsy pokonali Łysicę Bodzentyn 1-0. KSZO po rundzie jesiennej ma 38 punktów na koncie i zajmuje drugie miejsce w tabeli. I tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie Telefaktów. Ja dziękuję za uwagę. Życzę spokojnego wieczora. Serwis informacyjny jutro o stałej porze.